Boska dobroci uderz w serce moje, by dziś wylało łez obfitych zdroje. Nad niebios Panem męki ponoszącym, krzyż dźwigającym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami i z duchem twoim. Kościół rodzi się z tajemnicy paschalnej. Właśnie dlatego Eucharystia, która w najważniejszym stopniu jest sakramentem tajemnicy paschalnej, stanowi centrum życia eklezjalnego. Dostrzegamy to już w pierwszych relacjach o życiu Kościoła, jakie znajdujemy w Dziejach Apostolskich. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Łamanie chleba oznacza właśnie Eucharystię. Po 2000 lat nadal urzeczywistniamy ten pierwotny obraz Kościoła. Gdy to czynimy podczas sprawowania Eucharystii, mamy przed oczyma duszy misterium paschalne. To, co wydarzyło się w wieczór Wielkiego Czwartku, podczas ostatniej wieczerzy i po niej. Ustanowienie Eucharystii uprzedzało bowiem w sposób sakramentalny wydarzenia, które wkrótce miały nastąpić, począwszy od konania w Getsemanii. Widzimy znów Pana Jezusa, który wychodzi z wieczernika, schodzi z uczniami w dół, ażeby przekroczyć potok Cedron i wejść do ogrodu oliwnego. Panie Jezu Chryste, napełnij nasze serca światłem Twojego Ducha, abyśmy naśladując Ciebie w Twojej ostatniej drodze poznali cenę naszego odkupienia i stali się godnymi udziału w owocach Twojej męki, śmierci i zmartwychwstania, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zadrżyj ma duszo, oto Stwórca świata został skazany na śmierć przez Piłata. Za Twoje grzechy życie swe, Syn Boży, na krzyżu łoży. Współczesny człowiek jakże lubi być sędzią. Jak łatwo mu to przychodzi, szczególnie gdy posługuje się lub korzysta z mediów. Bez trudności i odpowiedzialności można skazać, potępić drugiego i być z siebie zadowolonym lub uspokoić, zagłuszyć własne sumienie. Natomiast Pan Jezus staje wobec naszych sądów cichy i pokorny i nieustannie w Eucharystii wydaje się dla nas. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus ze drżeniem bierze krzyż w ramiona, usty całuje, chociaż na nim stoi.
świat sławi, a ludzi zbawi. Nowoczesność. Człowiek zachwyca się nią i korzysta z jej osiągnięć. Dzięki temu mniej się męczy, łatwiej wykonuje swoją pracę, wznosi wspaniałe obiekty. Często jednak prowadzi to do egoizmu i walki tylko o własne interesy. Natomiast Pan Jezus w Eucharystii przyjmuje na siebie wszystkie nasze troski i problemy, jak kiedyś wziął krzyż. Bierze też nasze grzechy, aby obmyć je swoją krwią. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus po raz pierwszy upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus pod krzyżem z trudu już omdlewa, na twarz upada pod ciężarem drzewa. Zmęca się nad nim i przekleństwa miota, żąda kufrota. Sukces. Jak wiele osób za nim goni, tylu pragnie go osiągnąć. Tak wielu gotowych jest na wielkie wyrzeczenia, aby tylko być najlepszym. Najmniejsze zaś potknięcie prowadzi nawet do wielkich tragedii życiowych. Pan Jezus, gdy upada pod krzyżem, zaraz się podnosi, by iść dalej. Co więcej, w Eucharystii chce podnosić każdego z nas. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Boleś przebiła tkliwe matki serce, kiedy ujrzała syna w poniewierce. Milczy w boleści, tylko łzy mówiły: Synu mój miły. Media. Bez tego człowiek nie wyobraża sobie dziś życia. Dla wielu jest to jedyna płaszczyzna spotkania z drugim człowiekiem, nawet tym najbliższym. Jednak dziwna rzecz. Im bardziej korzystamy z mediów, tym bardziej stajemy się samotni. Nie potrafimy spotkać żywego człowieka, nawet gdy mamy go pod ręką. A Pan Jezus czerpie ogromną siłę ze zwykłego spotkania ze swoją matką na drodze krzyża. Choć spotkali się tylko wzrokiem, zyskał tyle sił na dalszą drogę. Eucharystia to takie zwykłe spotkanie, ale jedyne, które może nam dać prawdziwą moc. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Stacja piąta. Pan Jezus korzysta z pomocy Szymona Cyrenejczyka. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezu, z wdzięcznością patrzy na Szymona, przez nim krzyż ciężki wziął na swe ramiona. Błogosławiony, że się z Panem trudzi, by zbawić ludzi. Sklepy internetowe. Jakież ułatwienie w naszym życiu. Bez wychodzenia z domu możemy dowiedzieć się tylu rzeczy, załatwić większość spraw. Jednak przestajemy potrzebować drugiego człowieka. Zamieniamy go tylko w kogoś, kto ma spełnić, i to jak najszybciej, nasze oczekiwania, zachcianki, pragnienia. Eucharystia to zaś spotkanie z żywym, prawdziwym Bogiem, obecnym dla nas. To On chce brać nasz krzyż, chce nam pomagać. Obyśmy Go takiego odkrywali. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Litością tknięta, córka Izraela, chustą ociera lice Zbawiciela. Nuda. Człowiek dzisiejszy jest znużony przeróżnymi atrakcjami, w których widzi jedyną szansę na własne szczęście. Wymyśla więc ciągle coś nowego i nie zawsze mądrego. Coraz bardziej traci też wrażliwość na innych. Jednakże są i tacy, którzy potrafią, mimo własnych problemów, dostrzegać problemy innych i spieszą im z pomocą. Tak czyni przede wszystkim Chrystus w Eucharystii. Daje nam coś tak wielkiego. Chleb i wino. Ciało i krew swoją. I o to powinniśmy zabiegać, bo to jest dla nas i naszych bliźnich najlepsza pomoc. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Pan Jezus po raz drugi upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. O Jezu miły, znów upadasz w srodze, leżysz pod krzyżem na golgotskiej drodze. Ciebie tak przygniata, lecz grzechy świata.
wiadomości ze świata, z kraju. Jak wiele w nich tragedii, katastrof, skandali. Przestajemy już na nie reagować. Ogarnia nas znieczulica na los innych. Jeśli już, to co najwyżej gotowi jesteśmy z pozycji kanapy oburzać się i komentować. A Pan Jezus w czasie mszy świętej swoim słowem chce nauczyć nas wyciągania właściwych wniosków z naszych błędów, abyśmy mogli powstać z upadków i iść dalej. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z płaczem niewiasty załamują ręce, tkliwie współczują Jezusowej męce. Świat tylko pozornie jest szczęśliwy i radosny. To raczej swego rodzaju woal, którym chce zakryć głęboki smutek i ból, wypełniające jego serce. Serce, które po omacku szuka szczęścia nie tam, gdzie trzeba i które coraz bardziej pogrąża się w ciemności. Eucharystia wprowadza nas w tajemnicę śmierci. Śmierci najważniejszej. Chce wywołać w nas prawdziwe, szczere łzy. Łzy żalu i pokuty z powodu własnych i cudzych grzechów. Efektem tego ma być prawdziwa radość i pokój serca. Któryś za nas cierpiał rany, Stacja dziewiąta. Pan Jezus po raz trzeci upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przypatrz się duszą, jak się Jezus słania. I po raz trzeci pada z wyczerpania, leży jak robak w prochu przydeptany, sponiewierany. Świat jest bezlitosny. Nie umie dawać kolejnej szansy. Może nawet już przestaje obowiązywać zasada do trzech razy sztuka. Kto zawinił, musi ponieść karę i jest to nieodwołalne. Eucharystia, miliardy razy ponawiana na ołtarzach świata, uczy nas, że zawsze możemy rozpocząć na nowo. Rozlewa na nas niewyczerpane zdroje Bożego miłosierdzia i daje nam siły do powstania. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Pan Jezus z szat obnażony.
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zwórca, co niebo złotą zorzą stroi, wstydem okrytym wobec ludzi stoi. Pan przez stworzenia w sobą dziewa kwiaty, stoi bez szaty. Chwalenie się byle czym, pokazywanie gdzie jestem, co robię, jest dzisiaj na porządku dziennym. Ludzie zatracają poczucie pewnej dyskrecji, intymności, zarówno w odniesieniu do własnego, jak i czyjegoś życia. Plotkarstwo tym się żyje. Dla taniej, płytkiej zabawy kosztem drugiego. A Pan Jezus w czasie mszy świętej objawia nam najważniejszą sprawę. Z miłości do mnie gotowy jest na wszystko. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przed krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ciało Jezusa ból przenika srogi, gdy gwoździe biją w obie ręce nogi. Jak struna lutni drży na całym ciele, cierpiąc zbyt wiele. Krzyżowanie jest dziś czymś normalnym. Wystarczy prosta, niesprawdzona informacja, aby drugiego człowieka przybić do krzyża. Iluż ludzi potrafi być bezmyślnym żołdakiem wykonującym polecenia, rozkazy z góry. A Eucharystia uczy nas, że to my mamy dać się ukrzyżować za innych, zwłaszcza za niewinnych, za którymi nikt się nie staje w obronie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus na krzyżu po skończonej męce ducha oddaje w Ojca swego ręce. Drży ziemia srogi, słońce blask zawiera, gdy Bóg umiera. Śmierć dzisiaj nam spowszedniała. Jest obecna na każdym kroku. Filmy, gry komputerowe pełne śmierci, katastrofy. Z drugiej zaś strony nie chcemy o niej słyszeć, szczególnie gdy ma ona nas dotyczyć. Ilu dzisiaj jest gotowych oddać swe życie za innych?
Msza Święta to oddawanie życia przez Chrystusa za każdego z nas. Na Mszy Świętej nie tylko to wspominamy, ale jesteśmy tego świadkami. Jezus umiera z powodu moich grzechów i po to, by mnie od nich wybawić. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja 13. Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Siedzi pod krzyżem Matka nieszczęśliwa z ran swego Syna. Łzami krew obmywa. O święta Matko, swej boleści łzami, módl się za nami. Brak więzi to cecha współczesnych ludzi. Nie doświadczają tego nawet w swoich rodzinach. Nie dbają o nie w innych relacjach. Objawia się to choćby po śmierci. Trzeba służb komunalnych, aby czyjeś ciało, prochy złożyć do grobu. Rodziny to bowiem nie interesuje. Pan Jezus, który w Eucharystii staje się naszym pokarmem, pragnie być przyjętym przez każdego, kto w niej uczestniczy. Cierpi ogromnie, gdy nie znajduje mieszkania w sercu człowieka. Komunia Święta. Moja tęsknota. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja 14. Pan Jezus zostaje złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W grobie złożono Jezusowe ciało, które za ludzi tyle wycierpiało, lecz dnia trzeciego, gdy przyjdzie świtanie, znów żywe wstanie. Współczesne cmentarze albo miejsca niepamięci, opuszczone i zaniedbane, albo igrzyska przepychu i braku wiary w życie wieczne, albo nadrabianie zaległości w miłowaniu innych, ale tylko w ograniczeniu do doczesności. Pan Jezus we Mszy Świętej, jako zmartwychwstały Pan życia, daje nam życie wieczne, otwiera bramy nieba, napełnia prawdziwą radością, nawet gdy nasze serce wypełnia smutek. Jego pusty grób jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania, a każda msza święta to zadatek nieśmiertelności.
któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, dziękujemy Ci za tą wspólną modlitwę, za to, że możemy być w Kościele i w swoim domu. Każdy z nas przez Chrzest Święty jest Twoim Kościołem. Wyrażamy głęboką tęsknotę za normalność. Pragniemy, Panie, abyś napełniał nasze serce wiarą, nadzieją i miłością, tak jak napełniałeś serce Maryi, która widziała wielki, nienormalny gest z Twojej strony. Gest cierpienia, gest przebitych rąk, nóg, głowy, boku. Pragniemy, Panie, abyś wszędzie tam, gdzie jesteśmy, wlał w nasze serce tą samą wiarę, nadzieję i miłość, jaką wlałeś w serce Maryi. Modlimy się słowami świętego Jana Pawła II. Panie Jezu Chryste, którego Bóg Ojciec mocą Ducha Świętego wyprowadził z ciemności śmierci do światłości nowego życia w chwale, spraw, aby znak pustego grobu przemawiał do nas i do przyszłych pokoleń i stawał się źródłem żywej wiary, ofiarnej miłości i niezachwianej nadziei. Tobie, Jezu, obecności ukryta i zwycięska w historii świata, cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Abyśmy mogli uzyskać odpust z uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, powierzmy wszystkie intencje Ojca Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Płaczę o duszo, wszak ta śmierć dla Ciebie, żebyś wieczności
Żyj!